Autobus PKM Jaworzno, który wjechał w przystanek autobusowy, potrącił 28-letnią mieszkankę Sosnowca oraz dwójkę jej dzieci w wieku 5 miesięcy i 2 lat. Kierowcą autobusu okazał się 59-letni Jaworznianin. W dniu dzisiejszym przed godziną 7 w Sosnowcu przy ulicy Orląt-Lwowskich doszło do zdarzenia drogowego w postaci potrącenia pieszego przez autobus komunikacji miejskiej linii E. Z następnych ustaleń wynika, iż kierujący autobusem marki Solaris, 59-letni mieszkaniec Jaworzna, z nieustalonych przyczyn wjechał na przystanek autobusowy Modrzejów Rynek, potrącając 28-letnią kobietę oraz dwójkę dzieci w wieku 2 lat oraz 5 miesięcy. 28-letnia mieszkanka Sosnowca została przetransportowana do szpitala miejskiego w Mysłowicach, natomiast 2-letni chłopiec został przewieziony do szpitala miejskiego Katowice-Ligota. Na chwilę obecną nie jest znany ich stan zdrowia. 5-miesięczny chłopiec nie doznał żadnych obrażeń. Natomiast kierujący autobusem został przetransportowany do szpitala miejskiego w Sosnowcu. Zarówno kierujący pojazdem, jak i pokrzywdzeni w tym zdarzeniu drogowym byli trzeźwi. Na miejscu swoje czynności wykonywała policja, straż pożarna oraz służby medyczne. Na chwilę obecną droga w miejscu zdarzenia jest już przejezdna. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia przyczyn tego zdarzenia. Z nieoficjalnych źródeł udało nam się dowiedzieć, że kierowca prawdopodobnie zasłabł za kierownicą.